Jeżeli zastanawiacie się, ile możecie oszczędzić pieniędzy podczas budowy domu samemu, to mogę Was zaskoczyć. Tutaj, jeżeli chodzi o takie małe domki, nawet do 60 czy 70 metrów kwadratowych, to sam koszt robocizny stanu surowego otwartego, czyli fundament, ściany i dach, wyniesie około 70 tysięcy złotych za samą robociznę. Taki etap możecie w 2-3 osoby zbudować w ciągu 2 miesięcy, bo sprawna ekipa zrobi to w 6 tygodni, ale wiadomo, nie macie doświadczenia, więc ten czas się wydłuży. Czy za 2 miesiące pracy 70 tysięcy złotych to jest dużo? Musicie sobie odpowiedzieć sami. Oczywiście będzie to stan surowo otwarty, więc później trzeba będzie wykończyć cały budynek w środku, ale można to robić etapowo i powoli, po pracy bądź w weekendy. Oczywiście wiadomo, że budowa samemu jest to bardzo duże wyzwanie i obciążenie dla Was, ale oczywiście te pieniądze, które zaoszczędzicie, mogą być satysfakcjonujące. A jeżeli nie wiecie, od czego zacząć, zacznijcie najlepiej od kompendium wiedzy o domach murowanych czy szkieletowych, w zależności jaki dom będziecie budowali. W takich kompendiach znajdziecie wszystkie informacje potrzebne, od czego zacząć i jakich błędów nie popełnić.